14. oktobra roku 2009 Polsko sa malo tešiť z postupu na svetový šampionát. Samozrejme, nič z toho sa vám nepodarilo, pretože ste boli slabší od Slovincov, Čechov, Írov aj nás. A v skupine ste boli lepší iba od San Marina. Práve preto namiesto o Poliakoch poviem vám o nás, o Slovensku. Pre nás to bol zápas o všetko. Alebo veľká radosť, alebo veľký smutok. Každý z nás ale veril, že slovenský sen si budeme pamätať počas celého života. Tá? Slovensko ide do Afriky. Vysua. Bratislava, Slovensko ide do Afriky. Poď na pana. Naši zábavě ukáže, že vám co třeba od podstav tvořit reprezentaci, že napravdě, jak my chceme zajistit v 2012 roku těmi s tými lidmi. Já povím panu privátně, že stavím na vynik 2-0, nawet 1-3 dla Słowacji. Po prostu jakby oni dzisiaj nie wygrali tego meczu, to oni takiej szansy nie będą mieli nigdy już. Pan Szymański, pan czym doleci? Piwo. To znam, piwo, bo... Dneska nie wygrywa, to ale kupę náhodou. A bude baráž. A bude baráž. My sa tešíme, my pôjdeme aj do Portugalska, do Francie. Ak dnes nevyhráme, ak nevyhrajeme, i pojdeme do Portugalska. Na baráž. Do Ruska. Do Ruska. Do Grécka. I další zápas. Słuchajcie, pardon, życzę wam zwycięstwa, żebyście wykorzystali tą sytuację. Macie dużą szansę, bo taka sytuacja wam się już dawno nie trafi. Nigdy. Jeśli wy dzisiaj nie wykorzystacie... 20 lat, bardzo...